Witajcie na kanale Psychohydrusz Prężar, Koloszka, ja jestem Ewa i prawdopodobnie, gdy wy teraz to oglądacie, ja błądzę gdzieś w środkowej Polsce, szukając sensu życia. Jakby serio, w 2020 postanowiłam zrobić sobie challenge i przejść z buta 120 km, więc szansa, że autentycznie, aktualnie szukam drogi powrotnej na szlak jest bardzo duża. Jeśli chcecie sprawdzić, czy nadal żyję, czy nie zjadło mnie jakieś zwierzę, jak sobie radzę, jak się do takiej wyprawy w ogóle przygotować, to zapraszam was na Instagrama Pani Psycholożka. A teraz przejdźmy do głównego tematu filmu. Wiem, że YouTube bardzo promuje treści polegające na rzucie karłem do celu, ale dziś chciałabym was troszeczkę ostrzec, opowiedzieć wam o moich doświadczeniach, o tym, jaka byłam kiedyś łatwowierna i naiwna i o tym, jak to mogło się dla mnie niestety nie za dobrze skończyć. No i dlaczego ja chcę wam opowiedzieć tą historię? No bo wy jesteście tacy jak ja, my jesteśmy tutaj dobre mordeczki. Skoro jesteście na tym kanale, to prawdopodobnie jesteście osobami, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej, chcą ogólnie od życia czegoś więcej, lubią dyskutować, lubią poznawać rozmaite światopoglądy i to jest super, to jest mega. Niestety takie młode, ciekawe życia osoby bardzo często stają się obiektem działań różnych ugrupowań. Oczywiście to nie jest jedyna grupa, w którą celują ci ludzie, no nie? To trochę tak jak w agencjach reklamowych, mówi się, że działania reklamowe są targetowane na konkretny typ ludzi. I tak tworzy się taką personę na podstawie zainteresowań, zachowania, jakiegoś statusu społecznego. I stosując tą samą analogię, można właśnie powiedzieć, że ta grupa młodych, ciekawych życia ludzi jest właśnie grupą, do której sekty targetują swoje działania marketingowe. Jest jednak kilka czerwonych flag, które powinny pomóc wam zauważyć tą różnicę między ugrupowaniami, czy to religijnymi, czy to świeckimi, a właśnie sektami. I właśnie dziś chciałabym wam o nich opowiedzieć. Moja historia miała miejsce, gdy ja chodziłam jeszcze do liceum. To był taki okres w moim życiu, kiedy ja na maksa strasznie jarałam się kulturą starożytnego, dalekiego wschodu. Jak mam być szczera, to zostało mi to do dziś, ale wtedy, kiedy ja byłam w liceum, no to wychodziło, tak wiecie, grubo ponad zdrową normę. Ja się wręcz aż tak, wiecie, zachłysnęłam tą całą filozofią dalekiego wschodu. Ja miałam pierdolę. Wiecie, przeglądałam internety, książek szukałam zgłębiających tą tematykę i szukałam ludzi, od których mogłabym się czegoś więcej dowiedzieć. W tym okresie mojego życia strasznie mnie do tych ludzi ciągnęło i to działało wręcz aż w taki bezrefleksyjny sposób. No i jak to bywa w takim nastoletnim wieku, zaczęłam jeździć na rozmaite festiwale muzyczne czy na różne eventy, gdzie mogłam właśnie poznać ludzi, którzy również jarali się tym, czym jarałam się ja. I nie zgadniecie, co się okazało? Okazało się, że festiwale muzyczne i różne eventy to jest wspaniałe środowisko do pozyskiwania nowych ludzi w szeregi sekt. No tylko, że ja o tym wtedy nie wiedziałam, no nie? Wiecie, ja byłam wtedy małym, nieskalanym, złymi doświadczeniami podrostkiem i ślepo wierzyłam, że wszyscy ludzie, których ja spotykam na swojej drodze, chcą dla mnie dobrze. Ja nikomu nic złego nie życzyłam, no to tak moja głowa sobie wtedy układa, że no nikt złego nic mi też nie życzy. Have you ever had a dream that you had you could... I na jeden z takich eventów, na który poszłam z moim ówczesnym chłopakiem, poznałam pewnego typka. Nazwijmy go roboczo Paweł. Paweł ogarnął, że bardzo dużo czasu w stosunku do innych przechodniów ja i mój chłopak spędzamy przy stoisku z książkami, które jak się później okazało, były wydawane przez ugrupowanie, do którego Paweł należał. Od razu sobie wyjaśnimy, Paweł był super, był mega miły, był mega zainteresowany rozmową z nami, w ogóle naszymi osobami. Pamiętam, jak w ogóle podbustował nam tak ego, mówiąc, że no, to jest takie super, że młode osoby interesują się takimi tematami, to jest takie niespotykane. A na koniec Paweł wręczył nam stos książek. Całkowicie za free. I żeby było jasne, my nie dostaliśmy jedną czy dwie książki za friko. My wracaliśmy stamtąd z plecakami, które oba plecaki były wypełnione do połowy książkami. I zaprosił nas na wykład z jakimś tam typkiem, który przyjechał z dalekiego wschodu, jakiś dziadek supermistrz, no nie? Wiecie, to był ten typ człowieka, oświeconego przez słońce, który przyjechał z dalekiego wschodu, by tutaj dzielić się swoją wiedzą. Oczywiście ja już byłam totalnie nagrzana, ja już się zaangażowałam. Ostatecznie my trafiliśmy na ten wykład i wyszliśmy z niego z takim poczuciem bycia oświeconymi nad ludźmi.
No bo my byliśmy wybrani, co nie? Ci na ulicy, oni nie wiedzą, to my jesteśmy tymi, którzy wiedzą więcej i rozumieją bardziej. W końcu gość, który prowadził ten wykład, bardzo wielokrotnie w czasie tego wykładu to podkreślał. No więc to musiała być prawda, no nie? Tacy rozochoceni postanowiliśmy udać się następnego dnia do stoiska Pawła, no i podziękować mu za to, że nas zaprosił. W końcu, no kurczę, tak mu zależało, żebyśmy przyszli, no nie? No i jak postanowiliśmy, tak też zrobiliśmy. Następnego dnia wstaliśmy i podreptaliśmy do Pawła. I wiecie, co się okazało? Gdy doszliśmy do stoiska, nasz drogi kolega Paweł był bardzo pochłonięty rozmową z dwójką młodych ludzi. Prawdopodobnie to też była jakaś para. I wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, gdy my usłyszeliśmy dokładnie tą samą formułkę z jego ust, tyle że skierowaną nie do nas, a do nich. I wiecie co? Im też wręczył stosik książek. W Bodziaku pada taki piękny cytat i serio uważam, że żadne inne słowa lepiej nie podsumują tej sytuacji. Brzmiał on mniej więcej tak, że gdy my poznajemy jakichś ludzi, bardzo często na początku znajomości my mamy na oczach różowe okulary. A w tych różowych okularach bardzo często czerwone flagi wyglądają jak zwykłe flagi. Trochę żałuję, że ja na swojej drodze nie spotkałam takiej osoby, która by mi wskazała te czerwone flagi, na które warto byłoby uważać. Gdy miałam te 16-17 lat, no ale doświadczenie mam jakie mam i mogę się tym moim doświadczeniem podzielić z wami. Być może to, co właśnie przeżyłam ja, przyda się wam albo przyda się jakiejś bliskiej wam osobie. Z perspektywy czasu no mega się cieszę, że skończyło się jak się skończyło, że trafiliśmy na Pawła, który był po prostu w akcji nagabywania kolejnych zbłądzonych dusz, a nie że ja na przykład pojechałam do ich świątyni w stolicy, no nie? Bo wiem, że im bardziej bym się w to angażowała, tym trudniej byłoby mi się od tego odciąć i się wycofać. No kurczę, nie ma się co dziwić, tak działają właśnie takie ugrupowania. No ale jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. Jeśli chodzi o nasze spotkanie z Pawłem, to pierwszą czerwoną flagą, na którą my powinniśmy byli zwrócić uwagę, było tak zwane bombardowanie miłością i pochlebstwa. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby rozróżnić zwykłą pochwałę od pochlebstwa. Pochlebstwo to jest coś takiego, co jest czysto interesowne i jest bardzo takie wyrachowane. Autor pochlebstwa wybiera czuły punkt u odbiorcy i karykaturalnie wręcz komplementuje daną cechę czy dane zachowanie. Pamiętacie, jak mówiłam, Paweł był super, był mega miły, był mega zainteresowany rozmową z nami, w ogóle naszymi osobami. Takie działanie miało dwa cele. Po pierwsze, bombardowanie miłością ma na celu zaspokojenie naszych potrzeb. Naszych kuwa najbardziej pierwotnych, podstawowych potrzeb. Potrzeby bezpieczeństwa i potrzeby akceptacji. Osoba, która nas lubi, która jest dla nas dobra, miła, uśmiechnięta, życzliwa, akceptuje nas, komplementuje nas, no wzbudza naszą sympatię, to jest miłe, no nie? A nas po prostu ciągnie do ludzi, którzy nas lubią i nas akceptują. Po drugie, tym komunikatem pamiętam, jak w ogóle podboostował nam tak ego, mówiąc, że no, to jest takie super, że młode osoby interesują się takimi tematami, to jest takie niespotykane. Twierdził nas w przekonaniu, że nasze zainteresowania są słuszne i dodatkowo wzbudził nasze zaangażowanie, żebyśmy my dużo chętniej, jeszcze bardziej chcieli zgłębiać wiedzę w tym temacie. No bo to jest super, co nie? A jeszcze dodatkowo podkreślił ten Paweł to, jacy my jesteśmy wyjątkowi, a my lubimy czuć się tacy wyjątkowi. No i na koniec wręczył nam przecież stos książek i zaprosił nas spotkanie z super dziadkiem z Dalekiego Wschodu. W psychologii jest taki mechanizm i on się nazywa reguła wzajemności. Polega między innymi na tym, że my czujemy potrzebę odwzajemnienia się osobie, która coś dla nas zrobiła. Zatem budując nam w głowie obraz, że ej, wy jesteście super, super jest też to, że się tym interesujecie, bardzo was lubię, jesteście dla mnie mega ważni, akceptuję was i jesteście wyjątkowi dla mnie do tego stopnia, że chcę wam wręczyć ten stos książek. Całkowicie za darmo! I do tego zapraszam was na spotkanie z mega ważną osobą w moich kręgach, a nie zapraszam tam byle kogo! I gdy dorzucimy do tego mechanizmy działania reguły wzajemności, czy reguły zaangażowania, to szansa, że my się pojawimy na tym wykładzie i będziemy dawać sobie dalej prać głowę, no wynosi prawie 100%! Na tym wykładzie z dziadkiem to już poleciało w ogóle konkretne pranie mózgu, ale no oczywiście ja wtedy byłam totalnie zafascynowana! Zupełnie nie przeszkadzał mi ten radykalizm w poglądach, czy jakiś ślepy kult dziadka z Dalekiego Wschodu przez członków tej organizacji. Nie, dla mnie to było normalne. No i co chwilę to podkreślanie, że my tu zebrani jesteśmy tacy wyjątkowi, co nie? Bo to jest taki elitarny ruch dla wybranych. Pewnie nikogo też jakoś specjalnie nie zdziwię tym, jeżeli powiem, że
No, wszystkie zasady działania tego ruchu nie zostały wymienione podczas tego pierwszego wykładu. Nikt mi na przykład nie wspomniał, że jeżeli pewnego dnia mi się odwiedzi i ja stwierdzę, że nie chcę już należeć do tego zgrupowania, to wszyscy członkowie tej wspólnoty się ode mnie totalnie odwrócą, usną ze mną kontakt i nie będą go ze mną utrzymywać, a ja zostanę całkiem zupełnie sama. Ja sobie to oczywiście wygooglowałam po odkryciu szczerych intencji Pawła, no nie? Bo wcześniej jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby to wygooglować. Robiąc mój research, trafiłam na przykład na historię osób, które dzieliły się swoimi doświadczeniami. I na przykład okazywało się, że odłączając się od danego zgrupowania, nagle zostawały bez przyjaciół, bez znajomych i bez pracy. A co za tym idzie, środków na życie. Bo osoby, które były zaangażowane w działanie danej organizacji, no miały ułatwioną pracę, co nie? Po znajomości. Przez członków tej organizacji. I to jest ta kolejna czerwona flaga, na którą warto jest być wyczulonym. Właśnie to takie ukrywanie, zatajanie faktów, no nie? Taki brak transparentności. Odseparowanie osoby od społeczności to przykład pięknej, emocjonalnej manipulacji. Bo sprawia ona, że właśnie te nasze podstawowe potrzeby, jak potrzeba przynależności, bezpieczeństwa czy akceptacji, zostaje totalnie zaburzona. Dziś delikatnie poruszyliśmy ten temat, ja też celowo nie wymieniam z nazwy tego zgrupowania z bardzo prostej przyczyny, po prostu nie chcę mieć nieprzyjemności. Chciałam się tylko podzielić z wami moimi doświadczeniami, moimi przemyśleniami i tym po prostu, na co warto mieć w życiu wyczuloną uwagę. Szczególnie jak jesteście taką osobą młodszą, lubiącą poznawać nowe rzeczy. Ale fakt, o sektach i mechanizmach ich działania można by mówić, mówić i mówić. I jest to na serio mega fascynujący temat, który można się bardzo zajarać. Były przeprowadzane różne eksperymenty psychologiczne, jeżeli chodzi o sekty. No i sama historia jest upchana takimi historiami, że aż krew w żyłach mrozi, nie? Jeżeli chcielibyście, żebym przygotowała taką mini serię filmów, w których rozkładalibyśmy właśnie na części pierwsze różne mechanizmy, jak działają sekty, jak działa psychika ludzi, którzy po prostu trafiają do tych sekt, to dajcie mi znać standardowo w komentarzach. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy też kiedyś mieliście przyjemność, a właściwie nieprzyjemność, stać się ofiarą właśnie podobnej manipulacji. Ja zawsze bardzo chętnie czytam sobie wasze historie i wasze przemyślenia. Puśćcie ten film dalej w świat, zostawcie łapkę dla zasięgu, jeżeli jesteście tutaj nowi, nie zapomnijcie, żeby zostawić suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z psychologią. Standardowo zapraszam na moje social media, żebyście mogli zobaczyć, czy jeszcze nie padłam podczas tej mojej długiej pieszej wycieczki. I widzimy się w kolejnym filmiku, bez soski!